Co to jest za wystawa, co prezentujecie na tych pracach? Wystawa jest pod tytułem W ukryciu. Nie będę mówić dokładnie, jak została zinterpretowana, ponieważ każdy ją zinterpretował na swój sposób. Jest to bardzo trudne, żebym ja teraz to wytłumaczyła, bo trzeba, wydaje mi się, z każdym z autorów porozmawiać, ponieważ każdy doszedł do swoich przemyśleń, nauczył się czegoś o sobie, nauczył się czegoś o jakimś zjawisku, nauczył się czegoś o swoich bliskich, może o tym, kogo fotografował. Dlatego wydaje mi się, że ten temat w ukryciu jest bardzo indywidualnie interpretowany przez nas. Skąd pomysł na tą wystawę? Temat został podany przez naszą panią profesor na uczelni. Aczkolwiek z powodu tego, że profesor wyjechał, wystawa nigdy nie doszła do skutku, więc organizujemy ją sami. Sami, czyli kto? Kto organizuje tę wystawę? No, nieskromnie przyznam, że byłam promotorem tego pomysłu, ale wspólnie jakby tutaj się postaraliśmy, żeby to wszystko jednak poszło. Skąd jesteście? Czwarty semestr architektura wnętrz, Politechnika Koszalińska, Instytut Wzornictwa. Na Świdroń właścicielka Centrali Artystycznej. Chciałam Was zaprosić na dzisiejszą wystawę fotograficzną. Jest to wystawa zbiorowa studentów drugiego roku Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Architektury wnętrz. Instytutu przepraszam. Wydział Architektury wnętrz. I oto kto mówi, to mówi Kasia Szoka, która jest kuratorem tej wystawy. Kilka słów do powiedzenia. Nie będę mówić jakby o temacie wystawy. Temat wystawy to jest W ukryciu. Nie będę mówić o tym temacie, bo on jest tak szeroko interpretowany przez nas wszystkich, że gdybym miała mówić, to mówiła pół godziny i tak bym nic nie powiedziała. Ale chciałabym powiedzieć Państwu o jednej rzeczy, której się nauczyłam na uczelni. Znaczy mam nadzieję, że nauczyłam się więcej niż jednej rzeczy, ale o tej akurat chciałam Państwu powiedzieć. Kiedy przyszliśmy na pierwsze zajęcia z rysunku, pani profesor Elżbieta Kalinowska powiedziała, że pierwszym tematem, jaki będziemy mieć, jest analiza przedmiotu, studium przedmiotu. I wydawało nam się to tak banalne, bo przecież wystarczy wziąć przedmiot, dajmy na to orzech, wziąć orzecha, no z ilu stron można położyć orzecha, z trzech. Wziąć tego orzecha i narysować go z tych trzech stron. Więc przyszliśmy z tymi szkicami, dajmy na to student przychodzi z tymi szkicami tego orzecha, ma rysunki. Oczywiście jest tak dumny z siebie, no bo w tydzień zrobił to, co było przewidziane na pół roku, więc od razu z góry powinien dostać dyplom, stypendium, szóstkę i owacje na stojąco. Na co pani Elżbieta Kalinowska patrzy na te prace i po prostu mówi, że są beznadziejne, że tam nie ma żadnej obserwacji, że to nawet nie jest rysunek, że to małpa by lepiej zrobiła, że to w ogóle nie jest nic. Naprawdę i jeszcze widzą Państwo, że wszyscy wiedzą, o czym mówię. Więc oczywiście my wracamy obrażeni do domu przez 3 tygodnie, jak nie 3 miesiące, siedzimy obrażeni na ten fatalny system szkolnictwa w naszym kraju, że to tak się dzieje. Po czym po 3 miesiącach sesja się zbliża, musimy schować dumę w kieszeni i zacząć coś rysować, więc otwieramy encyklopedię, ten student zaczyna czytać o tych orzechach, o tych gatunkach, zaczyna je zbierać, może zaczyna im robić zdjęcia, może zaczyna patrzeć, co mają w środku. Nie wiem, nie rysowałam orzecha, ale domyślam się, jak daleko może dojść taka ciekawość, co tam może być w środku. W każdym bądź razie na sam koniec ten student już może pisać książkę o orzechach, to czy na pewno. Przychodzi do pani Kalinowskiej mając takie idee w swojej głowie, takie jakieś pomysły, które mu się zrodziły, takie przemyślenia, może już nie tylko o orzechu, ale nie wiem, o jakimś życiu, które się rodzi, nie wiem, teraz Państwu nie powiem. Ma dziesiątki szkiców szybkich, dziesiątki pracochłonnych prac, może malował orzechy, może robił jakieś rzeźby. Przynosi to do pani Kalinowskiej i wtedy jest pół minuty, proszę mi uwierzyć, najdłuższe pół minuty w życiu studenta i jedna taka wypowiedź, świetna praca. I to wszystko, świetna praca, bo tam widać, że ktoś, kto zrobił tą pracę, skończył z większą wiedzą, z większymi przemyśleniami niż wtedy, kiedy zaczął ją robić. Oh, my God.